Nicolas Cage się skończył. Jemu już podziękujemy, nie chcemy więcej filmów z udziałem Nicolasa Cage'a, do widzenia. Bardzo często słyszałem takie wpisy, takie widziałem wpisy, takie słyszałem komentarze, że Nicolas Cage od wielu lat gra ogony i to po prostu nie ma sensu. Ale później stał się rok 2021, no i świnia. I świnia oczywiście z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Później dostaliśmy The Unbearable Weight of Massive Talent, czyli niesamowity, tutaj dokładnie sprawdzam, nieznośny ciężar wielkiego talentu. To był 2022 rok. No i teraz dostajemy Dream Scenario, czyli scenariusz marzeń. No, tytuł oryginalny jest właśnie Dream Scenario. I Nicolas Cage udowadnia tym wszystkim, którzy mówili, że Nicolas Cage go home, że po prostu jest w świetnej formie, ma się bardzo dobrze, mimo że tak naprawdę on powiedział, przechodzę na emeryturę. Ten film to będzie koniec mojej, powiedzmy, takiej meta trylogii, właśnie Świnia, nieznośny ciężar wielkiego talentu i no powiedzmy scenariusz marzeń, Dream Scenario, i po tym już dziękuję bardzo, kończę. No ale na szczęście jeszcze Nicolas Cage nie kończy i rzeczywiście jest bardzo dobrze. Fabuła jest bardzo intrygująca, dziwna, zakręcona, tylko powiem, że tytułem wstępu, Nicolas Cage gra profesora, który zaczyna się śnić ludziom. I tyle. Ci ludzie śnią tą samą, on tam gdzieś po prostu sobie chodzi, patrzy, okej, to ja maluję sufit, czy patrzę, jak trawa rośnie, a może rzeczywiście poczekam, popatrzę, jak będzie się gotowała woda, albo dla odmiany sprawdzę, co tam wsłać w polskim Sejmie, bo ponoć niezły kabaret. No i rzeczywiście nagle staje się fenomenem. No i właśnie, tutaj jest fabuła postępuje. I może właśnie zacznę od tej fabuły. Bardzo, naprawdę bardzo dziwny pomysł. Teoretycznie, takie mam oczywiście ciekawostki z IMDb, teoretycznie jest to film oparty o prawdziwe wydarzenia. Słuchaj, tutaj zaraz odczytam właśnie o co chodzi, że gdzieś to naprawdę się wydarzyło, ale czy tak było? Główny wątek przypomina rzekomo prawdziwe wydarzenia, które miały miejsce i zostały zapisane w serwisie internetowym Ever Dream This Man, czyli czy śnił ci się ten facet. Stworzony był przez włoską agencję reklamową Andrea Natali. Według niego ponad 3000 osób od lat śniło o tym samym mężczyźnie, przy czym pierwszy przypadek zarejestrowano w Nowym Jorku w 2006 roku. W internecie podawano różne wyjaśnienia, różne teorie, ale żadne nie były ostateczne i nie zostały potwierdzone. Aż wreszcie w 2009 roku wszystko się to naprawdę wyjaśniło. Wyszło na jaw, że wszystko to było oszustwem i partyzancką kampanią marketingową prowadzoną przez agencję właśnie reklamową tegoż gentlemana. Natali przyznał, że wymyślił całą historię, aby zbadać, w jaki sposób powstaje i rozpowszechniają się miejskie legendy i mity zbiorowe. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy w ten sposób na cały ten film, no to jest on świetnym, naprawdę świetnym kompendium wiedzy, bo rzeczywiście, no, od zera do bohatera, wiesz, w tym momencie ktoś nakręci TikToka, ktoś nakręci shorta, ten filmik stanie się wiralem i w ciągu kilku, powiedzmy, umówmy się, przysłowiowych 15 czy tam 5 minut Andy'ego Warhola, staje się mega gwiazdą. I właśnie tak samo tutaj jest z tym Polem, bo w tym momencie wszyscy chcą go znać, o proszę bardzo, chodź, zrobimy sobie selfiaka i tak dalej, przybij piątkę nagle, o proszę bardzo, a może będzie tak, że zrobimy ci zdjęcie i będziesz trzymał w ręku, co tutaj mam pod ręką, proszę bardzo, może będziesz trzymał w ręku wodę mineralną Tesco i tak dalej, no akurat tam chodzi chyba o Sprite'a albo 7-Up i tak dalej, możesz spotkać się z tym i z tamtym, bo my cię chcemy, bo my to, a gdybyś na przykład to rzeczywiście po prostu, no, staje się gwiazdą, ale, no właśnie, ale, nie wszystko, można się oczywiście domyślić, nie wszystko jest tak pięknie, jakbyśmy rzeczywiście chcieli i zwrot akcji, który tutaj jest w tym filmie, naprawdę daje wiele do myślenia. Rzeczywiście pokazuje, jak można stać się bohaterem w ciągu 5 sekund i jak można stać się, no może nie antybohaterem, jak można stać się postacią negatywną również. Czasami to rzeczywiście sami prokurorujemy, ale czasami to po prostu dzieje się bez naszej wiedzy i na to nie mamy wpływu. I rzeczywiście ten wpływ, ten film pokazuje, jak wielki wpływ na nasze życie codzienne mają media społecznościowe, oj, naprawdę bardzo, bardzo dużo i to jest rzeczywiście to bardzo ciekawie ukazane. Reklamy, że to naprawdę wszędzie, no, idę o zakład, że w ciągu tego materiału przynajmniej ze 2 albo 3 razy YouTube wyświetli ci reklamy. Nie ma innej możliwości. Tak samo oglądamy, wiesz, oglądasz telewizję, cokolwiek, wszędzie są reklamy. Ja sam w tym momencie powiem, że daj łapę w górę,
Oczywiście, że tak. Niech to się rzeczywiście niesie i jest reklama i my żyjemy w kulturze reklamy. Coraz częściej również, chociażby niedawno Jonathan Majors, oczywiście znany z roli m.in. Kanga, czy boksera w filmie, pięściarza, przepraszam, w filmie Creed, również został skasowany przez to, co tam się wydarzyło, aczkolwiek akurat tutaj się zgadzam, bo rzeczywiście skoro sąd promocji ci skazuje za pobicie, to jest inna sprawa, ale ta właśnie kultura anulowania, the cancel culture, jak to się nazywa właśnie w Ameryce, sprawia, że na wiele rzeczy patrzymy inaczej. Ja oczywiście wiem, nie będę w tym momencie wnikał, poprawność polityczna i tak dalej, ale ten film nam uświadamia wiele rzeczy, że media społecznościowe mają dużo większy wpływ na nas, niż sobie tego zdajemy. Pytanie dla ciebie, napisz mi w komentarzu. Ile dzisiaj platform odwiedziłeś? Bo chodzi mi o YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Twitter i tak dalej. Po prostu tylko napisz suchą liczbę, jestem ciekaw. I że te reklamy, no bo tak na dobrą sprawę, jeżeli byłaby możliwość, ja w tym momencie nawet mam telefon, tam jest aplikacja systemowa, która po prostu czyści cały system z plików cookies i tak dalej. No i po wyświetleniu tego, po zrobieniu tego wyskakuje reklama w telefonie, za który zapłaciłem, za oprogramowanie, które zapłaciłem, rozumiesz? Więc to po prostu jest, no jest dziwne, rzeczywiście jest dziwne i twórcy dążą, twórcy reklam oczywiście, tutaj widzimy ten pan Andrea Natale, miał pomysł, miał rzeczywiście koncept, jakoś to rzeczywiście w pewien sposób zażarło. Ale tak, jest naprawdę bardzo dobrze, bardzo ciekawie, bardzo intrygująco. Bardzo również się cieszę, że no to nie Adam Sandler w tym filmie się pojawił, bo na początku, zanim ten film oczywiście powstał, tutaj sobie sprawdzam dokładnie, Christopher Borgli, tak się nazywa reżyser, on jest chyba Norwegiem, on właśnie wyreżyserował ten film, ale na początku, zanim on się pojawił, do projektu byli podłączeni Ari Aster oraz Adam Sandler w roli głównej. To właśnie Aster miał reżyserować, Sandler miał w tym filmie wystąpić w roli głównej, no ale Aster zobaczył jeden właśnie z filmów Borgli i stwierdził film Sick of Myself z 2022 roku i właśnie to zachęciło Ariego Astera, a także A24, czyli firmę producencką, żeby on zrobił, a jak przyszedł już Christopher, to on powiedział, nie, ja nie chcę Sandlera, ja chcę Nicolasa Cage'a. I rzeczywiście bardzo dobry pomysł, naprawdę bardzo, bardzo fajny, oczywiście bardzo fajny koncept. Sam Nicolas Cage, oj, mówimy już wcześniej, poezja, naprawdę poezja, w ogóle profesor, on bardzo często to robi w filmach i tutaj tak samo było, ta fryzura w ogóle, ten wygląd, jego broda, włosy i tak dalej, to jest pomysł Nicolasa Cage'a. Akurat ma taki dosyć konkretny wpływ na, stwierdza, ja chcę rzeczywiście, żeby to było wymyślone, chociaż z drugiej strony, jeżeli też sam wymyślił pomysł na to, jak ma wyglądać jego Superman, no to akurat ta fryzura może niespecjalnie mu się udała. Ale postać Pola to jest, bo on jest, ten nauczyciel jest nudny, naprawdę. Przypomnij sobie z podstawówki, z liceum czy na studiach, jeżeli miałeś jakiegoś profesora, który po prostu nudził, ja miałem taką babkę od matematyki w liceum, po prostu mogłem mówić najciekawsze rzeczy, ale to mówiła tak interesująco, proszę o spokój, ja proszę o spokój, nie kłócimy. Rozumiesz, wiesz, o co mi chodzi. I to jest właśnie taka postać, a mimo to, tym wszystkim, co on sobą reprezentuje, co on robi, sprawia, że on jest bardzo intrygujący. Może nie na początku oczywiście, kiedy no jest rzeczywiście sobą, tylko później w miarę jedzenia apetyt rośnie, w miarę oglądania filmu on się rozkręca, więc ja jestem rzeczywiście bardzo, bardzo zadowolony z tejże produkcji. Czy Nicolas Cage, no co to dobrze mówić, czy Nicolas Cage przestanie kręcić filmy? Ja mam taki jeden apel do Hollywoodu, do chorego Woodu. Słuchajcie, Nicolas Cage od, no tutaj mówiłem wcześniej, od kilku lat, w ogóle w 2023 roku 6 filmów aż wyszło z jego udziałem, ale od kilku lat kręci filmy, nie chciałbym powiedzieć niezależne, ale na pewno filmy, które no nie mają wielkich budżetów, nie są to tworzone przez ogromne wytwórnie, a one jakoś rzeczywiście nas ciekawie intrygują, wciągają, więc drogi Hollywood, mówię do was, drogi Hollywoodzie, zostawcie Nicolasa Cage'a w spokoju. Nie ruszajcie go, w ogóle odczepcie się od niego. Niech on robi takie filmy, bo później znowuż dostaniemy kolejnego badziewiaka, a ja nie chcę. Ja chcę po prostu, jeżeli już Nicolas Cage wchodzi i to na pełnej rzeczywiście, no bo to jest coś pięknego. To jest w tym momencie
chyba trzeci film Cage'a, bo nie, drugi, bo Świni rzeczywiście nie recenzowałem, który bardzo mi się podoba. No, ten o Drakuli rzeczywiście sobie odpuściłem. Jakoś tak mi przemknęło, no ale ten film naprawdę bardzo mi się podoba. Wiem, że w dzisiejszej recenzji słowo bardzo jest odmieniane przez każdy możliwy przypadek, ale rzeczywiście jest to no, niesamowita transformacja. Nieraz się śmialiśmy i byłem też jednym właśnie z nich, także mea culpa, posypuję głowę popiołem, że rzeczywiście no Nicolas Cage, tak, cały czas ta sama mina cierpiętnika, tutaj się nic nie zmienia i w ogóle, ale w tym momencie on tak jakby się wymyślił na nowo. Przyszedł pewien okres, on dziękuję, stwierdził, ok, no to już pewne role nie powinienem grać, no wiesz, Sylvester Stallone też prawie 80 lat na karku, a ciągle gra w filmach akcji. Przychodzi pewien kres, pewne, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, tak, nie pokonam, jak śpiewał kiedyś Perfect, więc rzeczywiście film, sprawdziłem przedtem na Filmwebie, film jest w Polsce przynajmniej reklamowany jako komedia. To nie jest komedia, naprawdę to nie jest komediodramat. Więcej dramatu, powiedzmy 70-30, jeżeli chodzi o dramat, komedia też oczywiście się pojawia, jest kilka fajnych, ciekawych wątków sytuacyjnych, no ale to rzeczywiście, jeżeli chcesz obejrzeć komedię pełnoprawną, no to nie tędy droga. Powiem tak, fabuła niesamowicie dziwna, niesamowicie wciągająca, bardzo rzeczywiście podoba mi się. Aktorsko jest super, no nawet Michael Cera się wymawia w roli, no niech będzie szefa agencji reklamowej, taki korposzczur, można by rzec, sprawdza się, Sam Cage, no po prostu jest genialny i to jest film, który nie pozostawi ci obojętnym, to nie jest tak, że obejrzysz sobie ten film i dwie godziny później, a co to ja widziałem? Aha, to tam, gdzie zabili go i uciekł z tym Stallonem. Nie, to rzeczywiście jest film, który zmęczy cię. Pójdziesz do kina i naprawdę będziesz się zastanawiać, kurczę, ale co ja obejrzałem, ale po co? A rzeczywiście, może tak, a same konkluzje tego filmu, same ostatnie powiedzmy 10 minut, to co się dzieje po wydarzeniach, że tak powiem, które sprokurował w pewien sposób Paul, chociaż tak na dobrą sprawę my nie wiemy, czy to akurat Paul, czy to coś innego. Może jest wytłumaczone w filmie, może nie, to sobie sama sobie sprawdzisz. Rzeczywiście sprawia, że można się bać. Kiedyś Lady Punk śpiewał, że strach się bać, ale mi się wydaje, że w tym momencie no niekoniecznie strach się bać, tylko to jest nasza no niestety przyszłość, tak? W tym momencie kto to zrobił? Google, jedna z firm zrobiła takie specjalne okulary, które po prostu chodzisz i w tym momencie ci się, że to powiem, wyświetlają otagowania, to tutaj, to tamto i tak dalej, informacje, więc rzeczywiście, jeżeli tak wygląda nasza przyszłość, no to może być bardziej bliżej nam do Skynetu niż do czegokolwiek innego, no ale to jest tylko i wyłącznie taka moja opinia, tym bardziej, że teraz sztuczna inteligencja dosyć szybko się rozwija, więc ten film polecam tobie jak najbardziej. Udostępnij tę recenzję również, jeżeli podobał ci się film i stwierdzisz, kurczę, ta recenzja rzeczywiście jest dobra, zachęciłeś mnie do obejrzenia tego filmu, pójdę, obejrzę, bo nieczęsto naprawdę zdarza się, że mamy dobre kino do obejrzenia, dobry film, możemy sobie obejrzeć, nie wiem, gdzie tam oglądasz, w jakimś omnipleksie większym czy mniejszym kinie studyjnym, ale na ten film rzeczywiście zdecydowanie polecam, trzeba iść. Jak chcesz sprawdzić, jaką ocenę wystawiłem tu na Filmwebie, możesz zobaczyć, jak bardzo, bo ten film mi się podobał, bo rzeczywiście podobał mi się bardzo. Patrzysz, mam jeszcze jakieś ciekawostki. Nie mam żadnych ciekawostek, więc naprawdę idź obejrzyj Cage'a, a tutaj są recenzje innych ciekawych filmów. Niekoniecznie z Nicolasem Cage'em, ale koniecznie ciekawych.